Hola! Dziś nauczymy się kolejnego hiszpańskiego czasownika. Czasownik hacer. To jest kolejny nieregularny czasownik. Ale uwaga! Ponieważ jedynie pierwsza osoba, czyli yo, jest nieregularna. Jego odmiana wygląda następująco. Yo hago. Tu haces. Él, ella, usted hace. Nosotros, nosotras hacemos. Vosotros, vosotras hacéis. Ellos, ellas, ustedes hacen. La przykładu. Todos los días hago yoga. Jeśli chcesz poznać jeszcze inne czasowniki, to zapraszam Cię do obejrzenia tego filmiku. Adios!